Studio Szabajkowe wita, a w nim ja i rower czasowy. Mieliście już okazję obejrzeć porównanie tego Felta B16 do Cannondale K10, czyli do typowego roweru szosowego do jazdy w peletonie, do ścigania się w różnych warunkach. I po tamtym odcinku, zwłaszcza na kanale angielskim, zacząłem otrzymywać pytania o rzeczy, o których nie wspomniałem, bo nie pomyślałbym, żeby je wyjaśnić, a przecież nie będą to oczywiste rzeczy dla osób, które nigdy na rowerze czasowym nie jeździły, więc dzisiaj Wam o tym opowiem. Po pierwsze, pytano mnie o to, jak działają hamulce, jak działają przełożenia, więc zacznę od osprzętu. Wiecie już z tamtego odcinka, że geometria będzie się różniła. Ten rower da nam lepszą aerodynamikę w mniej komfortowej dla niektórych pozycji, dla mnie jest moim zdaniem super, ale będzie inna geometria. Rama, podobnie jak w innych szosówkach, może być aluminiowa bądź karbonowa najczęściej. Natomiast jeżeli chodzi o cały osprzęt, są grupy czy komponenty dedykowane do rowerów czasowych, natomiast w olbrzymiej większości będziemy mogli używać tego samego sprzętu. Takiej samej korby, takiej samej przerzutki, łańcucha, kasety. Być może dla bardziej zaawansowanych zawodników będziemy mieli na przykład większe tarcze, bo większe prędkości. Bywają też oczywiście mechanizmy korbowe super aerodynamiczne, albo wózki tylnych przerzutek bardzo aerodynamiczne. Ogólnie osprzęt może być dokładnie ten sam. Tutaj, jak widzicie, przerzutki mamy 105. Ja wręcz jeżdżę jeszcze na moich pedałach MTB. Czekam na jakieś fajne buty szosowe, bo pedały już zresztą od dawna mam, czekają tylko. Koła mogą być również takie same. Natomiast to, co na pewno będzie odróżniało rower czasowy od innych rowerów szosowych, to jest właśnie kokpit. To on daje nam największe oszczędności aerodynamiczne i najbardziej zwiększa naszą prędkość średnią jazdy. Stąd na rowerze czasowym chcemy mieć stały dostęp do przełożeń i niekoniecznie stały do hamulców. I to będzie główna różnica w hamowaniu i zmianie biegów pomiędzy takim rowerem a rowerem zwykłym szosowym. To znaczy, tutaj mamy odrębne klamki do hamowania i one tylko do hamowania służą, i odrębne też dźwignie do zmiany biegów. Jeżeli popatrzymy sobie na typowe klamkomanetki szosowe, tak wyglądają, to zobaczcie, w zwykłej szosówce na wygiętej kierownicy, na tak zwanym baranku, będziemy mieli klamkę hamulca niemalże pionową, a tu będziemy mieli niemalże poziomą, bardziej aerodynamiczną, jak widzicie, o, mniejszą i krótszą. Dodatkowo w typowym rowerze szosowym, oprócz hamowania, mamy też w naszych klamkomanetkach, bo tak się nazywają, klamkomanetki, dźwignie do zmiany przełożeń. Czyli w jednej pozycji zmieniamy przełożenia i hamujemy. Tutaj tak się nie dzieje, dlatego że podczas hamowania podnosimy się nieco, zresztą widać, że ta lemontka jest wysunięta dużo bardziej, czyli dźwignie zmiany przełożeń są dużo bardziej wysunięte do przodu niż hamulcowe. Stąd podczas hamowania nie mamy tak aerodynamicznej pozycji. Natomiast odrębne dźwigienki do zmiany przełożeń są z przodu, ponieważ do tego chcemy mieć dostęp cały czas. Natomiast hamulce dużo rzadziej są używane podczas czasówek czy triatlonów, bo po prostu nie jeździmy po tak technicznym terenie. Jeżeli jeszcze nie wspomniałem, to warto pamiętać, o tym mówiłem w poprzednim odcinku, że rower czasowy i triatlonowy będą się nieco różniły. Najogólniej mówiąc, triatlonowy ma nam dać nieco bardziej komfortową pozycję, tak by zaoszczędzić jeszcze czas do biegania, bo przecież po jeździe na rowerze w triatlonie czeka nas jeszcze bieg. Więc jeżeli chodzi o hamulce, same szczęki hamulcowe znowu mogą być takie same, nie muszą być nawet super aerodynamiczne, typowe szczęki, typowe tak zwane kalipery. No i naciskanie klamki powoduje wyciągnięcie linki, wciągnięcie linki i przez to też pracę naszych szczęk hamulcowych. Oczywiście w rowerach czasowych częściej hamulce będą schowane nie na górnych rurkach tylnego trójkąta, ale gdzieś tutaj, zaraz za wkładem suportu. Tu mi się bieg zmienił. O. Po to, żeby jakby jeszcze bardziej obniżyć opór powietrza, zmniejszyć turbulencje powietrza, które powodujemy podczas jazdy. Natomiast jeżeli chodzi o przełożenia, bardzo ciekawa rzecz. Same dźwignie przypominają starego typu, najstarsze na świecie dźwignie, jakie używaliśmy nawet w rowerach górskich. To znaczy, zmieniają one swoją pozycję i nie powracają po wciśnięciu ich do pozycji wyjściowej. I w taki właśnie sposób zrzucamy, czy wrzucamy, gdzieś już się ubrudziłem, i tak
pracuje nasza przerzutka. Jeżeli chodzi o przednią przerzutkę, to w tym przypadku nawet nie mam indeksacji, tylko w taki sposób to działa. To są klamkomanetki Microshifta, całkiem fajnie działające, nie mam zastrzeżeń, oprócz tej gumki, o której Wam chyba już mówiłem, że mi się tutaj rusza. Natomiast w taki sposób zmieniamy przełożenia i podczas jazdy, kiedy leżymy na lemonce, jak najwięcej czasu chcemy spędzić w takiej pozycji, mamy stały dostęp do zmiany przełożeń. Więc tak to wygląda. Kiedy musimy zahamować, niestety musimy się podnieść i zmienić pozycję rąk, co jest czasochłonne. No oczywiście to zabiera może ułamek sekundy, natomiast do jazdy w peletonie takie rozwiązanie by się nie nadawało, bo byłoby po prostu niebezpieczne. Więc taka jest różnica między czasówką a rowerem typowo szosowym. Te hamulce są równie dobrze. Może będą dawały uczucie nieco większej gąbczastości, ale to będzie zależało w dużej mierze od poprowadzenia, sposobu poprowadzenia linek i samych pancerzy, ich rodzaju. Jak wiecie, te są za długie, ale nie obcinam ich jeszcze, bo cały czas jeszcze wędruję z kierownicą. Jeżdżę dopiero miesiąc czy półtora na tym rowerze, więc szukam swojej pozycji. Więc tego pochopnie nie należy docinać, nie należy tego zmieniać na sam początek. I taka jest różnica. Poza tym, poza geometrią i kokpitem, jeszcze raz, koła mogą być te same, osprzęt może być ten sam, będzie kompatybilny. Oczywiście najczęściej też sztyca będzie taka właśnie w kształcie aerodynamicznym. Jeszcze raz Wam pokażę kokpit od góry. Tak wygląda kokpit od góry. W taki sposób kładziemy się na kierownicy. A teraz, żeby zahamować, trzeba się podnieść i przenieść dłonie właśnie na dźwignię hamulca. Tak to wygląda. Te pady są bardzo wygodne. Możemy wszystko ustawiać sobie przód, tył, kąt, nachylenie. W każdej płaszczyźnie w zasadzie. Super sprawa. No i jeżeli nie znacie się na rowerach szosowych i oglądacie jakieś tam sobie zdjęcia rowerów w internecie i myślicie, ale super wyglądający rower. 90%, że będzie to rower. Na 90% będzie to rower właśnie czasowy. Nie z takim barankiem, ale w takiej konfiguracji wyglądają one naprawdę nieźle. Jeżeli macie więcej pytań, walcie w komentarzach. Ja albo ktoś inny też Wam na nie odpowie. Miło było z Wami poświęcić chwilę czasu w studiu. Na koniec puszczam Wam jeszcze krótkiego vloga z mojego wczorajszego treningu i zaraz ruszam na objazd trasy wyścigu sobotniego. Do zobaczycha! Hej, późny wieczór, 19 października, środa. Dzisiaj rozjazd po wczorajszym przetarciu na trasie zawodów sobotnich, najbliższych. Czuję się dosyć fajnie, ale dzisiaj stwierdziłem, że nie robię kilometrów, nic innego. Pokręciłem trochę na trenażerze. Ciekawa rzecz, po 20 minutach prawie mi odcięło prąd, stąd na podłodze się pojawiły dwie skórki od bananów, bo po prostu zabrakło mi energii. Jutro robię wprowadzenie na trasie i myślę, że w sobotę będzie dosyć fajne ściganie. W tym odcinku chcę poświęcić więcej czasu rowerom czasowym. No właśnie, poświęcić czas rowerom czasowym. Dzisiaj zagłębiamy się jeszcze bardziej w temat roweru czasowego bądź triatlonowego. Większość z Was oglądała już odcinek, po co mi to,